Bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dzięki Wam nie ma reklam. Nie przerywane są ani audycje, ani czytania. Bardzo Wam dziękuję. Dla tych, którzy chcieliby dokonać takiej darowizny, numer konta znajduje się w opisie pod filmem. Władimir Megre, dzwoniące cedry Rosji. Anastazja, księga Piąta Kim jesteśmy? Na ziemi niech panuje dobro. Ciąg dalszy. Kostia, my zawsze ci wierzymy. Mogłeś przecież to zademonstrować. Chciałem powiedzieć, że. Dasza mogłaby nam zademonstrować swoje zdolności na czymś nieszkodliwym. Tato, ja nie tego się bałem. Ona mogłaby, mogłaby naprawdę zademonstrować. Kostia zamilkł, a gdy znów zaczął mówić, jego mowa była nerwowa i żarliwa. Tato, kocham ciebie i mamę. Z Zaszeńką czasem mam na pięku, ale ją też bardzo kocham. Ona jest dobra. Dasza jest dobra dla wszystkiego wokół. Ona nawet robaczka nie skrzywdzi, a one jej. Do ula z pszczołami podeszła, usiadła przed wejściem, patrzyła jak pszczoły latają. Dużo pszczół wędrowało po jej rączkach, nogach, po policzku i żadnej nie urządliła. Daszynka podstawiała dłoń nad latującym pszczołom, a one siadały na niej i coś jej zostawiały. A potem oblizała dłoń i roześmiała się. Ona jest dobra, tato. Uspokój się, Kostia. Nie denerwuj się. Oceńmy sytuację na spokojnie. Tak, trzeba wszystko spokojnie przemyśleć. To jeszcze dziecko. Wysadziła kilka nowoczesnych kompleksów rakietowych. Mogła wywołać wojnę światową, straszną wojnę. Nawet bez wojny. Jeśli by przewertowała jakieś zdjęcia z planami rakiet, nie tylko przeciwnika, ale i naszych, jeśli by zaczęła. Zaczęły one wybuchać wszystkie istniejące te rakiety we wszystkich krajach. Świat mógłby znaleźć się na krawędzi powszechnej katastrofy. Mogłyby zginąć setki milionów istnień ludzkich. Ja też przecież kocham naszą małą Daszę, ale miliony. Trzeba zasięgnąć rady. Trzeba znaleźć wyjście. Na razie nie wiem. Daszeńkę trzeba będzie jakoś izolować. Jakoś na pewno. Możliwe, że trzeba ją będzie jakiś czas. Może uśpić. Możliwe, a. A masz jakieś inne wyjście? Czy jest jakieś inne wyjście? Tato, tato, poczekaj. A może można usunąć z ziemi wszystkie śmiercionośne rakiety, które się jej nie podobają? Usunąć? No, do tego potrzebna jest zgoda wszystkich państw. Z wszystkich wojskowych bloków, tak. Tego nie da się tak szybko zrobić, jeśli w ogóle jest to możliwe. Na razie. Iwan Nikiforowicz nagle się otrząsnął. Podszedł do komputera, na którego monitorze wciąż był wyświetlony obraz rakiety, którą przeszkodzili Dasze zniszczyć. Wyłączył monitor, przesiadł się na komputer sieciowy i zaczął pisać tekst do sztabu. Raport ten należy niezwłocznie rozesłać do wszystkich wojskowych bloków i przekazać międzynarodowym środkom przekazu. Przyczyną serii wybuchów rakietowych kompleksów są bakterie, które potrafią zamykać obwody, można nimi kierować. Bezwzględnie należy zniszczyć wszystkie zdjęcia i plany zapasów broni, które mogłyby zostać odpalone. Wszystkie. Począwszy od najmniejszej kuli, a skończywszy na najnowocześniejszym zespole rakietowym. Osoba, która potrafi kierować bakteriami, nie musi znać miejsca obiektu, który wysadza. Wystarczy, że zobaczy jego obraz. Iwan Nikiforowicz spojrzał na uśmiechniętą już Daszę z ożywieniem rozprawiającą z mamą i dodał do oświadczenia następujący tekst: Miejsce pobytu kierującego wybuchami nieznane. Niezwłocznie wysłał zaszyfrowaną wiadomość do sztabu. Rankiem następnego dnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Wojennej Rosji. Wokół wioski, w której znajdowała się posiadłość Iwana Nikiforowicza, została postawiona ochrona. Ochroniarze starali się być niezauważeni. Wojskowych przebrali w kombinezony pracowników drogowych. Pięć kilometrów od wioski, na obrzeżach, Niby to zaczęli budować obwodnice, ale budowali jednocześnie na każdym metrze dyniem i nocą. Na terenie posesji Iwana Nikiforowicza zostały zainstalowane kamery wideo, które rejestrowały każdą minutę życia małej daszy. Obrazy przekazywane były do centrum, przypominające Centrum Lotów Kosmicznych. Dziesiątki specjalistów. Psychologów wojskowych, gotowych wydać konieczne polecenia w przypadku ekstremalnej sytuacji, dyżurowało na zmiany przed monitorami. Specjaliści, psycholodzy, dzięki specjalnemu połączeniu bez przerwy, wydawali zalecenia rodzicom Małej Daszy, jak zająć ją czymś, by znów nie popadła w zamyślenie. Rosyjski rząd. Złożył międzynarodowe oświadczenie, które wielu wydawało się osobliwe. Oświadczał w nim, że Rosja jest w posiadaniu siły, zdolnej wysadzić każdy rodzaj amunicji, gdziekolwiek by się on znajdował. Jednak siły te nie są w pełni kontrolowane przez władze Rosji, natomiast prowadzone są z nimi rozmowy. Takie Nieprawdopodobne oświadczenie wymagało potwierdzenia. Na Radzie Międzynarodowej podjęto decyzję przygotowania serii pocisków o nietypowym kształcie. Wyprodukowano je w kwadratowych obudowach. Każde z państw biorących udział w eksperymencie wzięło 20 takich pocisków i ukryło je w różnych miejscach na swoim terytorium. A dlaczego zrobili kwadratowe pociski? Dlaczego nie można było wziąć zwyczajnych? Bano się, że mogłyby wybuchnąć nie tylko wszystkie istniejące na świecie pociski, ale i wszystkie naboje w policyjnych i wojskowych magazynkach broni oraz u każdego, kto posiada broń z ostrą amunicją. No tak, oczywiście. No i jak udał im się ten eksperyment? Iwan Nikiforowicz poprosił do gabinetu córeczkę. Pokazał zdjęcie kwadratowego pocisku i poprosił, by wysadziła takie ładunki. Dasza spojrzała i rzekła. Tatusiu, bardzo cię kocham, ale nie umiem spełnić twojej prośby. A dlaczego? Zdziwił się Iwan Nikiforowicz. Nie uda mi się. Niemożliwe, daszeńko No wcześniej udało ci się. Wysadziłaś w powietrze całą serię nowoczesnych rakiet. A teraz... Ma się nie udać? Tak, Tatusiu, bo wtedy się denerwowałam. Nie chciałam, żebyś wyjeżdżał, żebyś siedział po wiele godzin przy komputerze. Gdy siedzisz przy komputerze, to z nikim nie rozmawiasz i nic ciekawego nie robisz. Teraz cały czas jesteś z nami. Stałeś się bardzo dobry, Tatusiu, i żaden wybuch mi się już nie uda. Iwan Nikiforowicz zrozumiał. Dasza nie potrafi wysadzić kwadratowych pocisków, gdyż nie ma wyraźnego powodu. Nie widzi sensu. Chodził zdenerwowany po gabinecie, zastanawiając się gorączkowo nad rozwiązaniem. Zaczął z podnieceniem przekonywać Daszę. Mówił do córki, ale tak naprawdę rozmawiał ze sobą. Nie uda się. No tak więc cóż, no szkoda, tysięcy lat toczą się wojny. Gdy między innymi państwami cichły odgłosy bitew, te wybuchały pomiędzy innymi, ginęły miliony ludzi i w tej chwili też giną. Marnuje się na produkcję broni olbrzymie środki. I właśnie przed chwilą była możliwość przerwania tego niekończącego się śmiercionośnego procesu. Ale, ale cóż? Iwan Nikiforowicz popatrzył na siedzącą w fotelu Daszę. Twarz córeczki była spokojna. Z zaciekawieniem obserwowała, jak ojciec chodzi po gabinecie i mówi, nie niepokoił jej sens wypowiadanych słów. Ona nie uświadamiała sobie do końca, czym są wojny, co to są jakieś tam środki i kto je marnuje, myślała o czym innym. Dlaczego tata chodzi zdenerwowany po gabinecie pomiędzy nieczułymi, nie dającymi zupełnie żadnej energii komputerami? Dlaczego nie chce wyjść do sadu, gdzie kwitną drzewa i śpiewają ptaki, gdzie każde źdźbło trawy i każda gałązka drzewa czule głaszczą całe ciało czymś niewidzialnym. Tam są teraz mama i braciszek Kostia. Niech tata lepiej kończy swoją nudną rozmowę, żebyśmy razem poszli do sadu. Mama i Kostia, gdy ich zobaczą, ucieszą się. Mama będzie się uśmiechać, a Kostia jeszcze wczoraj obiecywał, że opowie o tym, jak można dotknąć daleką gwiazdkę, dotykając kamyka czy kwiatka. Kostia zawsze dotrzymuje obietnic. Daszęka, nudzi cię to, co mówię? Nie rozumiesz mnie? Zwrócił się do córeczki Iwan Nikiforowicz. O czym tam tak myślisz? Myślę sobie tak, tato. Dlaczego siedzimy tutaj? Dlaczego nie ma nas w sadzie, gdzie wszystko za nami tęskni? Iwan Nikiforowicz zrozumiał, że z córeczką trzeba rozmawiać bardziej konkretnie i szczerze. Zaczął więc w te słowa. Dreszenko, gdy wysadziłaś w powietrze rakiety, patrząc na ich rysunki, powstał pomysł, by jeszcze raz sprawdzić twoje zdolności. Po to, by pokazać całemu światu, że Rosja potrafi zniszczyć wszystkie zapasy broni na świecie. Wtedy nie będzie sensu, by je produkować. Będzie to niebezpieczne i bezsensowne. Te, które już są, ludzie zaczną niszczyć sami. Rozpocznie się powszechne rozbrojenie. Kwadratowe naboje zostały przygotowane specjalnie po to, żebyś mogła zademonstrować swoje zdolności i żeby nikt przy tym nie zginął. Wysać je, daszęinką. Nie mogę teraz tego zrobić, tatusiu. Ale dlaczego? No wcześniej mogłaś, a teraz nie? Dałam sobie słowo, że już nigdy, już niczego nie wysadzę, ponieważ dałam słowo, straciłam zdolności. Jak straciłaś? Ale po co dałaś sobie takie słowo? Kostia pokazywał mi w książce obrazki. Jak rozsypują się ciała ludzi na kawałki, jak ludzie boją się wybuchów, jak drzewa się przewracają i umierają. I dałam sobie to słowo. Daszenko, czy to znaczy, że ty już nigdy nie będziesz mogła? Chociaż raz, tylko jeden raz to kwadratowa amunicja. Iwan Nikiforowicz pokazał córeczce fotografię kwadratowego pocisku. Są przygotowane specjalnie dla celów eksperymentu i, i ukryte w ustronnych miejscach w różnych krajach. Obok nich ani nawet w pobliżu nie ma ludzi. Wszyscy czekają aż wybuchną. Wysadź je, córeczko! To nie będzie złamanie danego sobie słowa, nikt nie zginie, wręcz przeciwnie. Dasza raz jeszcze obojętnie spojrzała na zdjęcie kwadratowego pocisku i odpowiedziała spokojnie. Nawet gdybym cofnęła dane słowo, to i tak one nie wybuchną, tatusiu. Ale dlaczego? Bo ty, tatusiu, za dużo o tym mówisz. A gdy zobaczyłam fotografię, to od razu mi się nie spodobały takie kwadratowe pociski. Szkaractwa są brzydkie. I teraz. Co teraz? Daszeńko, co? Tato, wybaczysz mi? Tak długo, ta tu się mówiłeś, już po pokazaniu zdjęcia, że przez ten czas one zjadły już je prawie całe. Zjadły? Co zjadły? Zjadły prawie każdą kwadratową amunicję. Od razu, jak tylko mi się to nie spodobało, te kwadratowe pociski. Poczułam, że one Zaczęły się poruszać i bardzo, bardzo szybko zjadać je, jakie one. No takie malutkie, są wszędzie wokół nas. One są dobre. Kostia mówi, że to są bakterie czy mikroorganizmy, ale ja wolę na nie mówić po swojemu moje maleństwa. To bardziej im się spodobało. Czasem bawię się z nimi. Ludzie wcale nie zwracają na niej uwagi. One zawsze dla każdego człowieka starają się robić dobrze. Gdy człowiek się cieszy, jest im dobrze od radosnej energii. Gdy człowiek się złości albo niszczy coś żywego, one giną w dużych ilościach. Na miejsce tych, które zginęły, spieszą nowe. Czasami jednak nie zdążą zastąpić tych, co zmarły, i wtedy ciało człowieka choruje. Ale ty przecież, Daszeńko, jesteś tutaj, a amunicja ukryta jest w różnych państwach pod ziemią. Jak one? Te maleństwa w innych państwach mogły się tak szybko dowiedzieć o Twoim pragnieniu? One, jak po sznurku, bardzo szybko odpowiadają dużo szybciej niż biegną elektrony w Twoim komputerze. Komputer łącza, zaraz, zaraz. Wszystko sprawdzę. Na naszym terytorium, wokół każdego pocisku, zainstalowane są kamery wideo. Chwileczkę. Iwan Nikiforowicz obrócił się do sieciowego komputera. Na ekranie monitora widać było kwadratowy pocisk, a dokładniej jego resztki. Korpus pocisku był pokryty rdzą, cały w dziurach. Obok walała się głowica, która wyraźnie była już mniejszych rozmiarów. Iwan Nikiforowicz włączał wizję z kolejnych kamer. Przekonał się, że z innymi pociskami działo się to samo. Na ekranie pojawiła się postać człowieka w wojskowym mundurze. Dzień dobry, Iwanie Nikiforowiczu. Widzieliście już? Do jakich wniosków doszła rada? Zapytał Iwan Nikiforowicz. Członkowie rady podzielili się na grupy i dyskutują. Ochrona opracowuje dodatkowe środki zabezpieczenia obiektu. Nie nazywajcie mojej córki obiektem. Denerwujecie się, iwanie Nikiforowiczu. W zaistniałej sytuacji jest to niedopuszczalne. Za 10 minut będzie u Was grupa ekspertów składająca się z najznakomitszych specjalistów, psychologów, biologów, elektroników. Są w drodze. Macie zapewnić im spotkanie z Waszą córką. Przygotujcie ją do tego. Do jakiej decyzji skłania się większość członków Rady? Na razie zdecydowano o pełnej izolacji Waszej rodziny na terenie posesji. Musicie bezzwłocznie usunąć wszelkie wizerunki środków wrażenia. Bądźcie przy córce i starajcie się nieustannie ją obserwować. Przez półtorej godziny rozmawiała z Daszą grupa specjalistów Wojskowej Rady, którzy przybyli do osady Iwana Nikiforowicza. Maleńka cierpliwie odpowiadała na pytania dorosłych, jednak po półtorej godziny zdarzyło się coś, co wprawiło wszystkich specjalistów obecnych w osadzie oraz obserwujących te zdarzenia na monitorach w Centrum Rady Bezpieczeństwa w Zdumienie. Otworzyły się wtedy drzwi dużego gabinetu Iwana Nikiforowicza i wszedł braciszek Daszy, Kostia. Przyniósł zegar z kukułką, która ciągle kukała. Postawił go na biurku. Wskazówki zegara wskazywały godzinę jedenastą, natomiast... Kiedy mechaniczna kukułka powinna była skończyć określoną ilość kuknięć, wtedy duża wskazówka szybko zataczała kółko i kukułka zaczynała wszystko od nowa. Obecni patrzyli zdziwieni raz na dziwne zachowanie kukułki, raz na daszę i milczeli. Oj, wykrzyknęła nagle dasza, przecież zapomniałam! Muszę iść w ważnej sprawie. – To moja koleżanka, Weruńka. – kręci wskazówkami. – Tak się umówiłyśmy. Gdybym zapomniała, na mnie już pora. Idę. Dwaj ochroniarze zasłonili sobą wyjście z gabinetu. – Czyżbyś o czymś zapomniała, Daszyńko? – zapytał Iwan Nikiforowicz. Yy, – Zapomniałam pójść do, bym do dworu, w którym mieszka moja koleżanka, Weruńka – aby pogłaskać jej maleńki kwiatek i go podlać, bowiem on bezpiecznie cierpi z tęsknoty. Bardzo lubi, gdy się na niego czule patrzy. Ale ten kwiatek nie jest twój, zauważył Iwan Nikiforowicz. Dlaczego twoja koleżanka sama nie może go pogłaskać, swojego własnego kwiatka? To Tusiu, przecież Weruńka z rodzicami pojechała w gości. Gdzie w gości? Gdzieś na Syberię. O krzyki obecnych Wypowiedzi i stłumione szepty dały się słyszeć wszędzie dookoła. Nie jest sama. Jakie zdolności mają jej koleżanki? Ile ich jest? Jak je odnaleźć? Należy pilnie określić wytyczne wobec takich dzieci. Okrzyki natychmiast ucichły, gdy tylko podniósł się z miejsca siwijący człowiek. Był to najstarszy starzem i najwyższy rangą spośród obecnych w gabinecie. Był marszałkiem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Wszyscy zwrócili się w jego stronę i umilkli. Siwy człowiek patrzył na siedzącą na małym drewnianym krzesełku daszę, po jego policzku stoczyła się za. Podszedł powoli do niej, przykląkł przed nią na jedno kolano i wyciągnął do niej rękę. Dasza wstała, zrobiła krok, chwyciła falbankę sukienki i dygnęła przed nim. Następnie Położyła na jego dłoni swoją małą rączkę. Siwy człowiek przez chwilę patrzył na nią, a potem z pochyloną w geście pokory głową pocałował rączkę Daszy, mówiąc. Wybacz nam proszę, mała bogini. Na imię mi Dasza? Odrzekła. O tak, oczywiście, że na imię ci Dasza, a powiedz, co się stanie z naszą ziemią? Dziewczynka ze zdziwieniem patrzyła w twarz starszemu człowiekowi. Podeszła do niego i delikatnie starła dłonią łzy z jego policzka. Palcem dotknęła wąsów, odwróciła się do brata. Kostia, obiecałeś mi pomóc w kontakcie z liliami ze stawu Weroniki. Pamiętasz, że obiecywałeś? Pamiętam, pamiętam powiedział Kostia. No to chodźmy. No to chodźmy chodź, dasza zatrzymała się w drzwiach, minąwszy już rozstępującą się przed nią ochronę, odwróciła się do wciąż jeszcze klęczącego człowieka, uśmiechnęła się do niego i z przekonaniem rzekła: A na ziemi będzie dobro. Po sześciu godzinach występując na poszerzonym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, Siwy przewodniczący powiedział: Tak: Wszystko na świecie jest relatywne przeciwne do naszego pokolenia pokolenie nowe podobne jest bogom. Nie do nas powinno ono równać się, ale my do niego. Cała wojskowa moc planety, razem ze swoimi unikatowymi technologiami. Okazała się bezsilna wobec jednej samotnej małej dziewczynki z nowego pokolenia. Naszym zdaniem, naszą powinnością, naszym obowiązkiem wobec nowego pokolenia jest wziąć udział w uprzątnięciu śmietnika. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby oczyścić ziemię ze wszystkiego rodzaju broni. Nasze technologiczne osiągnięcia i odkrycia, Zrealizowane, jak nam się zdawało w unikatowych, wojskowych centrach, okazały się wobec oblicza nowego pokolenia niepotrzebnym chłamem. Powinniśmy to wszystko usunąć.